Pani doktor, nic nie jest? Sekundkę. Siostrzeńcy Sebastiana zostali przywiezieni karetką do szpitala i są już pod opieką lekarzy. Jednak atmosfera wciąż jest nerwowa, zwłaszcza, że na oddział nie dojechała jeszcze matka chłopców. Proszę mi powiedzieć, czy tam się paliły jakieś sztuczne materiały? Nie mam pojęcia, nie widziałem. My tylko chcieliśmy zrobić obiad dla mamy. Ale już dobrze, chłopcy, spokojnie. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy cały czas odczuwacie ból albo pieczenie przy oddychaniu? Nie. Na pewno? Mhm. Olu, pobierz jeszcze raz krew do badań i jak wszystkie wyniki będą w porządku, no to ja wypuszczę jeszcze chłopców do domu. Mama! Mama! Nic wam się nie stało? Było dużo dymu, ale wujek nas uratował. To by się nie stało, gdybyś tam był. Przecież powiedziałeś mi, że mama się nimi zajmie. Mamusi, mówiłaś do wujka, że babcia do nas przyjedzie. A do babci mówiłaś, że wujek. No i co? Przecież jakbyś powiedziała, że mam ich pilnować, to bym tam był. Ja najpierw zadzwoniłam do ciebie. Ty mi powiedziałeś coś o jakimś sprzęcie grającym. Potem zadzwoniłam do mamy. A ja ci powiedziałam o moim lekarzu. Boże. Sebastian, ja drugi raz zapomniałam do ciebie zadzwonić. To moja wina. Przepraszam. Spokojnie. Spokojnie. Mamo, wujek jest bohaterem. Wiem, kochanie, wiem. Przepraszam bardzo. Pani z matką chłopców? Tak. Bardzo proszę, ze mną musimy wypełnić dokumenty. Idź, ja z nimi zostanę. Chłopcy, ja zaraz wracam. Musi pani powiedzieć takie dokumenty, bo bardzo potrzebne do rejestracji. Mhm. Już pani wszystko wytłumaczę. Dobrze. Hej, Zoba. I co, ugasili pożar? Tak, tak, tak. Rozmawiałam z jednym ze strażaków i powiedział, że zapalił się jakiś olej w garnku czy coś Jezus takiego. Dobrze, że chłopakom nic się nie stało. No jasne, tylko Seba, ty masz świadomość tego, że w tym mieszkaniu nie można mieszkać, że je trzeba wywietrzyć, przynajmniej przez miesiąc. To nie jest miejsce dla dzieci. Czekaj, co? Moje mieszkanie? To znaczy, że my teraz nie mamy gdzie mieszkać? Błagam cię, Mariola, nie zajmuj się tym teraz. Jak mam się tym nie zajmować, jak my się nie mamy gdzie podziać? Nie przejmuj się tym, przecież teraz najważniejsi są chłopcy, nie? Tak, ale Seba, gdzie my mamy mieszkać? Seba, słuchaj, muszę jechać do szkoły tańca, bo mam zajęcia za pół godziny. Dasz sobie radę? Jasne, jedź, dziękuję. Trzymaj się. Na razie. Wiesz, chłopcom już jest nawet lepiej. Może dzisiaj do domu będą wypisani. Jezus, dobrze. Boże, chłopcy mało nie zatruli się dymem. Nie możemy wrócić do naszego mieszkania przez przynajmniej miesiąc. No to zamieszkacie u mnie. Jak ty sobie to wyobrażasz? 5 osób? Pomieścimy się, a ja spędzę z chłopcami więcej czasu. Będę z nimi od rana do wieczora. Damy radę. Ja się wyprowadzę, żeby wam było wygodniej. Jak to? Dokąd? Do mieszkania Leny. Ala tam wynajmuje duży pokój i już ostatnio mi coś mówiła, że szuka współlokatora. Ale pytałeś, ale Lenę, czy one się zgodzą? Nie, ale raczej nie będą miały nic przeciwko. Ja bym wtedy zajęła z chłopcami twój pokój. To jest jakieś rozwiązanie. No widzisz, nie płacz już, córuś, wszystko będzie dobrze.